Siema, że jestem tutaj w pokoju po walce, trochę pobijany. Nie wiem, co mam powiedzieć. Przede wszystkim chciałem podziękować wszystkim, którzy mnie wspierali, którzy byli ze mną. Naprawdę dziękuję wam. Wyobrażałem sobie to wszystko troszeczkę inaczej, ale no co, czasami tak bywa. Trzeba iść do przodu. Sorry ogólnie, że musicie widzieć mnie w takim stanie, ale naprawdę mam w sobie tyle emocji, że nie wiem, co po prostu mam opowiedzieć. W ogóle ten mój kalafior, który miałem, normalnie mi tak wywaliło doszczętnie już, że palce nie mogę włożyć do środka. I co? Dostałem jeszcze medalion od teamu, wilka takiego. Dziękuję bardzo wam. I co, lecimy dalej do przodu. Ale powiem wam, że jest mi ogólnie mega, mega ciężko teraz w głowie. Naprawdę. Nadal nie mogę sobie tego. Naprawdę, bo wyobrażałem sobie to wszystko zupełnie inaczej. Przez całe te 2-3 miesiące wkładałem całe serce w treningi. Trenowałem po 2 razy dziennie, czasami nawet i 3. Olałem też jakby. Przełożyłem szkołę na bok i poświęciłem się. No ale cóż, no. Jeszcze raz chciałem podziękować wszystkim za wsparcie, za wszystko. I co? Nie wiem, co. Co idę zrobić teraz. Poszedłbym spać, ale tyle jeszcze mam emocji. Jakby w głowie, że na pewno teraz nie zasnę, więc no ja na razie się izoluję tutaj od internetu, muszę ogarnąć umysł, głowę i będę się do was odzywać w najbliższym czasie. Yo. No i chciałem jeszcze podziękować trenerom tutaj, którzy byli ze mną, którzy mnie przygotowywali przez ten cały okres, naprawdę dużo się nauczyłem i dzięki wam wielkie, naprawdę są to wspaniali ludzie, więc gracias, gracias, dziękuję rodzinie, dziękuję wszystkim, naprawdę. Bez was nie dałbym rady. I coś jeszcze chciałem powiedzieć. Lecimy do przodu, moi drodzy, lecimy do przodu, nie poddajemy się. Chciałem was przeprosić jeszcze raz za mój stan, bo ja tak po prostu już mam, że jak jest tyle emocji, na czymś mi zależy i no niestety nie udaje się to. Po prostu no jestem, że tak powiem, wrażliwy. I no, i łzy łatwo lecą. No ale no cóż, lecimy do przodu. Nie ma przebacz. Lecimy dalej na matę, nie poddajemy się.